Skąd ty tak wcześnie budzić Sonię? Listonosze potrafią być strasznie niegrzeczni. To dziwne. List? Kto jeszcze używa tradycyjnej poczty? SMS-y są o wiele łatwiejsze. Proszę, proszę. Co my tu mamy? Do zobaczenia niedługo. Babcie. Jedna babcia to już jest kłopot. Ale dwie babcie naraz to prawdziwa katastrofa. O nie, muszę posprzątać. Ciekawe, ile zajmie mi pozbycie się tych śmieci. Wcale niedługo, jeśli zamiast wynieść śmieci, po prostu je schowasz. To klasyczny lifehack. A oto pierwsza babcia, Zofia. Jest piękna. Widać po niej, że ma bardzo stabilną sytuację finansową. Babcia Sandra z kolei ma problemy finansowe, ale nie ma co się przejmować. Nie mogą się doczekać, aż przytulą swoją ukochaną wnuczkę. Ten dom nie jest wystarczająco duży dla dwóch babć. To będzie bardzo dziwny weekend. Ale kto wie, może babcie się zaprzyjaźnią. Babcia Sandra potrafi zdziałać cuda. Robi kulinarne arcydzieła dosłownie z niczego. Kilka godzin w kuchni i obiad dla wnusi jest gotowy. Wow. Babciu, to jest pyszne! Jedz, jedz, to zdrowe. Ale babcia Zosia na to nie pozwoli. Fast food jest niezdrowe. Bogatą babcię stać na osobistego kucharza. Parę banknotów i obiad za chwilę będzie gotowy. I nie tylko burgery czy sushi, tylko prawdziwe dzieło sztuki. Obiad podano. Czas zjeść. Pięknie pachnie, ale... Czy można jeść złoto? Wygląda na twarde. Ale babcia Zosia dobrze wie, jak uszczęśliwić swoją wnuczkę. Ten burger potrzebuje zieleniny. Nie, Sonia nie będzie jeść papieru. Babcia Sandra to tak naprawdę niezła modnisia. Wie, co robić w lumpeksie. W tych stosach ciuchów jest skarb. I niektóre ciuchy są tak dobre, że musisz o nie walczyć. Babcia Sandra to zwyciężczyni bujek w lumpeksach. Kochanie, spójrz, jak ładnie to na tobie wygląda. Weź wszystko. Jakie to były owocne zakupy. Czas na pokaz mody DIY, żeby pokazać nowe ciuchy. Ten look miewał lepsze czasy. Ale babcia Sandra jest taka szczęśliwa. Bogata babcia nie jest zachwycona. Może ten strój nie ma wystarczającej ilości dodatków. Nie, nie, nie złoto. Za bardzo błyszczy. Te koraliki będą pasować. Są takie nowoczesne. Sonia to prawdziwa wojowniczka. Opiera się jak może. Ale babci to nie przeszkadza. Okej, wystarczy. Przestań umęczyć. Sonia, chodźmy po prawdziwe rzeczy. To świetny pomysł. Może coś da się z tym zrobić. Wszystko w tym butiku jest takie drogie. I tyle tu pięknych ciuchów. Nie wiadomo, od czego zacząć. Babcia Zosia jest taka hojna. Nie szczędzi na swojej wnuczce. Stać ją nawet na sukienkę z najnowszej kolekcji. Wow, chciałabym codziennie móc chodzić na takie zakupy. Czas pokazać babci Sandrze, czym jest prawdziwa moda. Ale z jakiegoś powodu jej się to nie podoba. Ile tu brokatu, oślepia mnie. Ach, te dzieciaki. Babcia Zosia zazwyczaj nie sprząta. Ale musi pomóc Soni w obowiązkach. Podobno robienie prania nie jest trudne. Ale nie wiem, jak włączyć tę pralkę. Zacznijmy od najprostszych rzeczy. Załadujemy brudne ciuchy do pralki. Ach, starość jest ciężka. Zapomniałam o czymś. Muszę pozmywać. Zamknijmy to. I chyba muszę zapłacić tej maszynie, żeby się włączyła.
Chyba mi się udało. Babcia Zosia jest z siebie bardzo dumna. Babcia Sandra z kolei jest mistrzynią prac domowych. Nie stać jej na gosposie, więc wszystko robi sama. Ach, biedna Sonia, te dżinsy są podarte. Tak nie może być. Babcia Sandra bierze sprawy w swoje ręce. Za kilka minut wszystkie dziury będą zaszyte. Ale Sonia jej za to nie podziękuje. To były jej ulubione dżinsy. Wszystko szło świetnie, ale stała się tragedia. Pryszcz! Jest wielki i bolesny. Nie panikuj, kochanie. Babcia wie, co robić. Ogórek zawsze pomaga. Babcia Sandra zna tyle urodowych lifehacków. To na pewno pomoże, ale babcia Zofia jest przekonana, że ogórki powinno się jeść, a nie kłaść na pryszcze. Chodźmy do salonu piękności. Babcia Sandra panikuje. Nie dała rady zachować bezpieczeństwa swojej wnuczki. Ale salon urody pomoże z pryszczem. Szczególnie za taką kasę. Jaki jest sens w tych wszystkich skomplikowanych zabiegach? Można użyć podkładu. Idealnie. Pryszcza nie widać, więc problem z głowy. Ale dla babci Zofii to nie wystarczy. Ma własny urodowy sekret. Tak, przyłóż złoto do pryszcza. Teraz lepiej. Jest zdrowo i pięknie. To był świetny dzień w spa. Babcie wciąż się kłócą. Atmosfera robi się napięta. Iskry aż lecą. Trzeba coś z tym zrobić. Hej, mam dla ciebie niespodziankę. Spójrz na to. To konkurs babci. Brzmi obiecująco. Jesteś pewna, że to dobry pomysł? Ale babciom bardzo się podoba. Teraz pokażą, która z nich jest najsilniejsza i najbardziej odważna. Te staruszki są o wiele twardsze niż się wydaje. Pierwszy konkurs to rzuty do kosza. Babcia Sandra nie ma szans, bo jej rywalka ma pomocnika. Jest wysoki, młody i silny. Zaprowadzi babcię Zofię po zwycięstwo. Juhu! Zadziałało! A teraz biegi. To będzie o wiele trudniejsze. Ale nie dla babci Zofii. Trener osobisty zaprowadzi ją na linię mety. A babcia Sandra może zostać z tyłu. Ale jest tak dumna, że nie potrzebuje żadnej pomocy. Teraz trening siłowy. To tu babcia Sandra pokaże wszystkim, co potrafi. Kiedy była młoda, potrafiła zatrzymać konia w galopie. Ale teraz jest starsza. Musi zrobić sobie przerwę, a potem iść dalej. Babcia Zofia tu też ma asystentów. To poważna sprawa. Kolejna runda wyzwania babci to walka bokserska. Ich koordynacja już nie jest taka jak kiedyś. Babcie nie potrafią nawet kontrolować swoich rąk. A co dopiero rywalizację? Staruszki się gubią. Stójcie, wystarczy. Ach, nie tego chciała Sonia, kiedy zaprosiła babcię do walki. Musimy pomóc im się pogodzić. Babcie, obie wygrywacie. Lecicie na Malediwy. Co za słodki moment. Jeśli babcie są szczęśliwe, to Sonia też. Babcie jadą na pierwsze wspólne wakacje od 20 lat. I będą się świetnie bawić. Dobrze, że kasa to nie problem. Babcia Zosia mogłaby wykupić półwyspy. Gdzie jest najbliższa dyskoteka? Podobał ci się nasz nowy filmik? Z którą babcią chciałbyś spędzić weekend? Babcią Zosią czy babcią Sandrą? A może to twoja babcia jest najlepsza? Daj nam znać w komentarzach. Daj nam lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka. Nie przegap nowych, śmiesznych skeczy o babciach na TrumTrum.